No, ała, ale ty jesteś niedobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Uderzył mnie Neon, witam, jest ze mną Daveson i Neon. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Cześć, cześć. Wyłącz game moda, w tym momencie. Wyłącz game moda, w tym momencie. Moda. Ja wiem, że miniaturkę robiłeś, ale wyłącz game moda, bo się widzowie prują o game moda. Teraz miniaturka, motujemy go, za to, że miał. Za co, za miniaturkę? Motujemy go za to, że miał game moda. Słuchajcie, dobra. Witam wszystkich. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a to jest Neon i Daveson. I w dzisiejszym odcinku pójdziemy zobaczyć, co się kryje w meteorycie. Bo... Co to jest za odcinek? Bo nie wiem. Normalny odcinek, o co ci chodzi? Normalny odcinek Minecrafta. Słuchajcie, na samym początku zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zostawicie 3000 łapek w górę, będę mega szczęśliwy. Macie oczywiście na 3000 łapek w górę. Macie czas 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Komu się udało? Koniecznie pochwal się w komentarzu. Chłopaki... Wkurzyłeś mnie. Wkurzyłeś mnie, bo nie dokończyłem tej miniaturki przez was, no. No i trudno, trudno. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Najpierw odcinek, później... No, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj, chodźcie, chodź tu. Nie. Dobra, rozmawiamy. Słuchajcie, chłopaki, bo będę krzyczał. Tak? co chciałem powiedzieć? A, chciałem powiedzieć, że będziemy się przygotowywać. Czy jesteście przygotowani na to, żeby pójść zawsze i wejść w meteoryt? Patrz, tak jestem przygotowany. Nie, o nie, ale wandalizm. Ej. Ale wandalizm, rozwalił ci szybę. Dobra, masz. Ej, dobra, muszę tam iść do ciebie, bo ty nie zejdziesz. Ała! Co jest? Ale dostałeś. Dobra, słuchajcie chłopaki, jesteście gotowi? Ponieważ ja nie wiem, co nas tam czeka. W sumie nie wiem, co w ogóle jest w tym meteorycie, zobaczymy, co dajcie, tam jest. Dajcie mi jedzenie, chłopaki. Dobra, chodź, masz. Chłopaki? Masz, już ci daję. Wszędzie bardzo smacznego. Dziękuję. Dobra, chłopaki. Hop, ale powiedzcie mi, czy jesteście gotowi? Co macie? Co macie przygotowane na to, żeby wejść do meteorytu? Przede wszystkim zbroja, Ja mam nic, jedno TNT. Zobaczcie, to TNT! Nie, ty zwariowałeś, co? No dobra, przejąłem to TNT. Dobra, ale jesteście gotowi, jeżeli tam będzie coś niebezpiecznego, to jesteście w stanie się bić, tak? Znalezione, nie kradzione. Ale ja mu pożyczyłem siekierę, on nie chce mi oddać. Oddaj mu siekierę, Dobra, podrzucę cię, łap go! Oddaj tą siekierę. Oddaj mi tą siekierę. Podrzucę cię. Nie, no co ty, kurczę, zwariowałeś moją latarnię. Chcę zebrać latarnię. Motujemy go. Dobra, oddałem ci już, ała! Ej, no raz, weź, bo rozwaliłeś to. Napraw to, bo ty masz w ekwipunku to. Co się tak jarasz? Jaram się tym odcinkiem, bo no ja wiem, świetny jest. Najlepszy. Dobra, chłopaki, chodźcie. Idziemy do meteorytu, bo musimy zobaczyć, co tam jest. Koniecznie trzeba to zbadać. Meteoryt wylądował, kiedy wylądował meteoryt? Wczoraj wylądował, nie? Wczoraj. Jo, dokładnie tak. Wczoraj wylądował, było bardzo niebezpiecznie. Ale udało nam się to, pierdyknął o ziemię, tak o. Jak się rozwalił. O nie, podpaliłem się. Dobra. Zgasłem się. Dobra, ale chłopaki, musicie być gotowi. Musicie mi obiecać, że jeżeli ja tam wejdę, a wy wejdziecie za mną, to mnie nie zamurujecie tam, dobra? Wasza neonka jest zawsze gotowa. Dobrze, to bardzo dobrze. Dobra, od której strony? Ej, tu są lamy. Lamy zwiedzają ten obiekt natury, który spadł nam z nieba. Ej, dobra, wysyłam lamę na ekspedycję. Dobra, gdzie ją wysyłasz? Zwiedzać kanion. O, nie. No, daj się dosiąść. Pa, jak poszła? Jaka zaprawiona... Nie, ma takiej możliwości. Patrz, co ja teraz robię. Patrzcie, siadam. Co ty gadasz, że ty na lamie... Ten, dobra, ja zakładam zbroję, bo to... No nie bij mojej lamy. Nie bij mu lamy. Zabił lamę. Kurczę, jeszcze jest noc dodatkowo. To jest najgorsze. Dobra, chłopaki, chodźcie do tego meteorytu. Pamiętajcie, że trzeba chodzić na shifcie, żeby was nie bił. Czekajcie, wejdźmy może z tej strony jakoś. O, tu może. Co? Czekajcie. Co to jest? Co? Co to? Jaki? O, na shifcie, zapomniałem. Nowy przyjaciel. Co to jest? To jest jak... Nie będę sam. Ła. Co to jest posąg smoka. Dave, chodź tu. Jesteś tu. Na shifcie. Ej, co to jest, chłopaki? Ej, to jest takie ciemne tutaj, że masakra. Ła. Muszę to zamurować. Tak, dam. To jest moja nowa kobieta. Ej, to jest. Co to może być? Ej, to może być smok. To jest. W sensie to jest smok, bo widzę po głowie, widzicie to? I to jest takie, jakby skrzydła to były. Ej, ale. Co powiedziałeś, Davik? Co powiedziałeś? To jest diabeł. O kurczę, aleś teraz dał nowość. Dobra, a. Ej, ale ogon ma. Patrz, jaki ma ogon. Nie śmiejcie się, chłopaki. To nie jest zabawne. Ej, to nie jest. Historia ze Shreka, gdzie jest ten osioł i on się żeni ze smokiem? No. No to jest moja nowa dziewczyna. Ale, a ty jesteś osłem?
Ty jesteś pumbą, ty jesteś pumbą, dla ciebie... Ej, rzeczywiście jestem pumbą. Ciebie tylko Timon chciał. Okej, okay, dobra, ej, po jego ogonie mogę chodzić, mnie nie bije. Ej, dobra, no to co zrobimy, chłopaki? To trzeba jakoś zwalczyć, koniecznie. To jest diabeł. Ja bym stąd uciekał, bo... Wiedz, że coś się dzieje. Czyli co, wysadzamy, wysadzamy. To jest diabeł. Ja ej, ej, jak postawię TNT na tym magmie, to ono się od razu zapali? Ej, nie wiem. Sprawdzamy to? Ej, ale ja się boję, ja nie wiem, co się może stać. Ale wybuchniesz, ale wybuchniesz. To jest chyba mówisz? Diabeł. Wtedy będziemy z ciebie okruszki zbierać. Postawiłem TNT, nic się nie stało. O, ej, postawiłem TNT, nic się nie stało. Jakby tak... Ej, zobaczymy, czy jak fajerwerkę odpalę od niego, to się też no to spróbuj. Jestem ciekawy. O no nie, rzeczywiście nie, nic się dobra. Nie dzieje. Dobra, rozwalam to TNT. Ale dziwne, bo myślałem, że to odpali. No ale nie, trudno. Ty, bo cię bije. A łamie też. Ale mam ej, dobra, chłopaki, musimy znaleźć sposób na to, żeby ogarnąć, co to jest w ogóle, bo ja nie wiem, skąd się to tu wzięło. Mieliśmy książkę. Mieliśmy książkę, ej, mieliśmy książkę z napisem pomocy. I co tam jeszcze było? Nie wiem. A był, było, ej, był chyba ten. Nic, nie, nic było, było dużo obsydianów, żeby zrobić chłopacy, portal. Zobaczcie, co jest? Mam nowego przyjaciela. Nie, nie bij go. Znaczy z Bigo właśnie. To jest mój nowy przyjaciel. Nie, no nie bij mojego przyjaciela. Nie, bo to jest... Cześć, Tomek. Zostaw. Zostaw go, to Tomek, Tomek, Tomek cię nie lubi. O nie, Dave się obraził. Dejwik, nie obrażaj się. Co wy robicie? A łano, to przestań mnie atakować przepotężnie, niesamowicie. Ojej, ale powalony smoczą. Odcinek. Dobra, ale chłopaki, tego smoka trzeba zwalczyć. Ja bym go rozwalił, co wy na to? To jest diabeł. To nie jest diabeł, zamknij się. Ale odgapia, odgapia. O, odgapia, papuga. Papuga. No ale to co, że... Myślałem, że zrobisz to samo. Ale to co, że diabeł przyleciał na meteorycie do nas? Nie. Jak to brzmi? To brzmi strasznie. No, nie wiem, no, no, Creeper, się. Kurczę. Dobra. Pojawi się chłopak, no. Kurde. Chłopak. Ale go trzeba zwalczyć jakoś. Chłopaki! Chłopaki, powagi trochę. Dobra. Teraz ale gdzie? Powagi dobra. Trochę. Nie, nie mów nic dalej, bo ty nas rozśmieszysz. No, tu trzeba działać, bo tu trzeba działać, to jest niebezpieczne. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? No koło meteorytu jesteśmy, to ty żeś se poleciał. Dobra, no, ja idę tam jeszcze raz popatrzeć na tego smoka. Mi się pyta, gdzie jesteśmy, kurczę, nie wiem. No, bo mnie atakuje. Nie, no, ty jest... Co? Kto cię atakuje? Bałtek. Bałtek. Bałtek, nie atakuj go. Bałtek. Chłopacy, ja mam jedną propozycję z tym. Rozważamy to wszystko, mam to w dupie. Nie! Jo, nie mogę, ale uratował to Neon. Ja nie mogę. Jaki zawał. Miałem już, że to wybuchnie tu. Znaczy w sumie sam wcześniej stawiałem ty. A łama. Ja lecę na księżyc. Nie ma księżyca. No nie, nie zabijaj, nie zabijaj, proszę. Dobra. Już nie ma Dave'a, więc możemy teraz spokojnie prowadzić od ciebie ten dalej. Ciebie ten demon nawiedził. Ja uciekam od ciebie, ała. Ała, ała, no, ale ja cię nie chcę zabić, ja chciałem zabić Dave'a po prostu. Dlaczego, dlaczego? Ała. Kurczę, ten meteoryt jest strasznie gorący. Ten meteoryt taki był rozgrzany jak spadał, że on dalej jest gorący. Masakra. Ej, Dave, wtep mi się po itemie, ja już cię nie zabiję. Ale znikną ci znowu. No... on się już poddał, mówi, nie chcę tych itemów. Dobra, chłopaki, macie jakiś pomysł na to, żeby go zwalczyć? Dajcie jakiś pomysł, proszę. Dobra, ja go wysadzam tego. Poczekaj, poczekaj, bo on nie ma najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy mi jeszcze nie o nie, 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 zombiaczek. Nie oddałeś mi najważniejsze rzeczy moje, które tutaj były. Ty mi oddajesz jakieś twoje krapy. Ej, nie, nie, tego nie chcę. A skrzydełka, daj mi a nie, skrzydełka mam. A daj mi książki. Ej, fajerwerki moje oddaj, fajerwerki. No dobra, tam ci no dobra. Dobra, chłopaki, tu jest strasznie ciemno. Ała! Jak sześć? Ja miałem więcej, złodzieju. Dawaj resztę. Potrzebuję. Dawaj resztę. No dobra, daj. Kurczę, dobra. Ej, bo tu jest plaga zombiaków, nie możemy być przy tym. Przy portalu, no. przy meteorycie. Dobra, chłopaki, ja mam prostą piłkę, lecę na księżyc. Ale tu nie ma księżyca, stary. Chodź, trzeba zwalczyć tego smoka. Musimy dojść do tego, co to tu robi w ogóle. I dlaczego to się pojawiło? Co jest? Zdążyłem zniszczyć ten tip pod nim, zanim zdążył podpalić i sam siebie podpalił. Bardzo dobrze ci tak, Dave, aż cię podpalę jeszcze raz. No nie, no nie mam znowu HP przez was. Odchodzę. Nie, poleciał. Dobra, czekaj, z łuku go ściągnę. O nie! Wskoczyłeś mi w celownik. Ała, ała, ała. Gdzie jest ten Daveson? Co to ma być? Dave, ty nam w ogóle nie pomagasz. Jak i co to z ciebie atakujecie, wy mnie atakujecie bez Dave, powodu. Jesteś już lesem. Boli mnie jesteś noga. Z lesem. Gdzie on jest? Boli mnie noga, oni mnie atakują. Źli ludzie. Dobra, ja wysadzam tego smoka. No ja nie, też to wysadzam.
Nie no. Wysadzaj się, bo jest ładny. Dobra, to... Nie, no kurczę, no nie, nie! Dave... Wysadził. Pyk. No, rozwalił meteoryt. Oła! A, rzuciłem perłą niechcący. Gdzie ja to rzuciłem? Tu jestem. Trzeba było kiedyś to zrobić, chłopaki. Au! Aha, to kurde, pomyliłem se was. Co wy robicie? No, no chyba was coś boli. To za to, że to wysadziłeś, stary, i teraz mamy otwarty meteoryt. Wszystkie może sumy. Otwarty meteoryt mamy teraz, stary, przez ciebie. No i co z tego? Wow. No nie, no nie. To nie jest Stranger Things, o, nic się czekaj, nie stało. Czekajcie, dobra, biorę tą magmę do badań. Ała. Ała. Kurczę, to boli to, jak boli to przeokropnie się po tym skacze. Ała, ała. Przepotężnie? Przepotężnie. Ała, no nie, nie doskoczyłem. Czemu taką dziurę tu zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Gdzie? He, chłopaki, chłopaki! Co? Patrzcie, jaką nową zabawę, patrz. Chodź tu szybciej, odwróć się, chodź ze mną, patrz, no, chodź. No, słucham. Patrz, patrzcie, to jest wyliczanka. Raz, dwa, trzy, cztery. Ojej, dlaczego ty to robisz? Jej, jak go wchłonęło w to. Jak podałem tam szkieleta. Dobra, dobra. No to zrób. Nie! Ja lecę do laboratorium oddać te próbki. Lecę do laboratorium oddać próbki. Próbki meteorytu. Próbki meteorytu, mam 63 no próbki. Czemu wybuchasz to wszystko, kretynie? No bo trzeba to zniszczyć. Nie trzeba, zostaw to na razie, bo nie wiemy, co się z tym stanie. Dobra, się zabijam znowu. Ja lecę... Jak mnie znowu zabijesz, to wychodzę. Ej, a tu, tam, czekaj, pomyliłem sobie strony. Ja lecę do laboratorium, chłopaki. Się mówi, jak się mówi, laboratorium? Tak, laboratorium. Tak. No, taki jestem, polonista, dobry. Dobra, chodźcie, chłopaki, ja idę to oddać do próbki do... No nie, no nie mogę. Dobra, skrzelę do mnie strzelał. Chłopaki, jest niebezpiecznie. Ucichli teraz, patrzcie. Przed chwilą krzyczeli. Bo ja z nim nie rozmawiam. Ja oła, mnie tu biją szkielety, potrzebuję waszej pomocy, chłopaki. Jest zły człowiek. Chłopaki. A ty wybuchasz projekt badawczy. Zdrajcie. No, no właśnie, wybuchasz projekt badawczy. I to, chłopie, co trzeba zniszczyć? Tam są kosmici i ich części, a wy... Ciebie trzeba zniszczyć. Badacie. No, no fajnie, właśnie, no to ja sobie idę, no to idę, na o kurde, villagers. A, bo stąd zabrałem wszystko do tego. O nie, to laboratorium już jest niezdatne do pracy, przecież ja tutaj nie mam... Przeniosłem się stąd. Dlaczego ja tutaj przyszedłem? Dobra, szybko zakładam elytrę i lecę zanieść to w tamto laboratorium, które działa w danym momencie. Dobra, chłopaki, wy tam pilnujcie tego meteorytu, ja lecę do... Co to był za dźwięk? Ja stąd idę. Ja się... Nie no, chłopaki, musicie się pogodzić, musicie się pogodzić. To ty mnie chcesz zabić, Chipson, ty kurczę Judaszu. Ale to on cię zabił. Oboje jesteśmy na siebie obrażeni, Chipson. A, okej. Okay. To cześć. Dobra, no to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, stawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już na następnym odcinku jutro o godzinie 19:19. Nie wiem, co to był za odcinek, totalnie dziwny. Ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Więc do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.